W dzisiejszym odcinku stworzę mini komputer, najmniejszy moddingowy custom PC, jaki do tej pory zrobiłem. Tym razem z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 5080. No właśnie, zawsze budowałem wielkie komputery. Tak jak widzicie tutaj na przebitkach, czy to Lego, czy ostatni komputer Indiana Jones, to naprawdę wielkie okazy. Jak zapowiadałem w ostatnich odcinkach, razem z Nvidią szykujemy kolejne grube projekty. Ale nie oznaczało to, że będą one ogromne. Jednym z wyzwań właśnie było to, aby stworzyć najmniejszy komputer, jaki na chwilę obecną dam radę zrobić razem z chłodzeniem cieczą na procesorze, ale tym razem wjeżdżając z nową serią kart graficznych Nvidia GeForce RTX 5080. Jak pewnie już wiecie lub nie, karty z serii RTX 50 są o wiele mniejsze niż poprzednicy. Ale żeby zbudować takiego kompa, to również potrzebuje innych, o wiele mniejszych podzespołów. I na przykład do takiej dyspozycji mam płytę główną Mini ITX i tutaj wybrałem Aorusa Z890i Ultra. I zasilacz, który też zazwyczaj jest dosyć duży, to tutaj mam wersję o wiele mniejszą. A wybrałem Asus ROG Loki 1000 W. Myślę, że spokojnie tutaj wystarczy. Do całości wrzucimy procesor Intel Core Ultra. Jeszcze mam taki mini rezerwuar z pompą, który też powinien dobrze się wpasować. No ale spójrzcie, jaki plan jest w ogóle na cały ten komputer. I tutaj jak zawsze wstępnie przygotowuję sobie taką wizualizację 3D. Naprawdę bardzo prostą. I tak mniej więcej będzie wyglądał ten komputer. Żeby Wam troszeczkę przybliżyć ten żółty element, to będzie właśnie karta graficzna. Tutaj będę robił całą obudowę z plexi. Dokładnie tak jak słyszycie, plexi. Będę musiał ją wyciąć, ale to będzie w kolejnym etapie. Tutaj mamy podstawę z plexi, tak aby ładnie to wszystko podświetlić. Żeby ten komputer był przezroczysty i wszystkie komponenty były dobrze widoczne. Jak widzieliście na wizualizacji, sama obudowa będzie bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ stwierdziłem, że zrobię ją z plexi. Kiedyś widziałem na jakimś filmiku, że ktoś w bardzo prosty sposób wyginał plexi, więc stwierdziłem, że w sumie mogę spróbować i może mi się to uda. Tak naprawdę cała obudowa będzie się składała z dwóch głównych elementów, nie licząc tych, które będą trzymały w środku podzespoły, więc mam tutaj już wyciętą podstawę i tak samo mam tutaj już wyciętą, można powiedzieć, zabudowę z otworem na wentylatory i na chłodnicę. No i oczywiście ten właśnie element będę musiał wygiąć, co będzie dość eksperymentalne. I teraz tutaj widzicie przebitki z tego, jak te wszystkie plexi były wycinane, ponieważ wybrałem się do Warszawy do firmy Fastcom, która pomogła mi przygotować te formatki i mam ich trochę więcej, gdybym się pomylił. I tutaj zdradzę Wam pewien sekret, ponieważ byłem tam wtedy na prezentacji laseru Aeon Mira 7, który już niedługo pojawi się na moim warsztacie. No, chwilę jeszcze potrwa, zanim do mnie dotrze, ale mogę Wam właśnie zdradzić, że będę miał własny wielki laser, który wykorzystam do customów i w wersji Mira 9, czyli jeszcze większy. Dlatego już mam kilka pomysłów, w jaki sposób wykorzystamy go do kolejnych customów. Nie ma tutaj też żadnych gwintów, a trzeba to ładnie przykręcić. Plexi, no, niestety jest dosyć delikatna i nie wiem, czy uda mi się wtopić bezpośrednio te inserty, no będę musiał to po prostu sprawdzić. Zanim przejdziemy do kolejnego etapu, najpierw poskładajmy części. Zacznijmy od płyty głównej, bo to jest właśnie bardzo ciekawe. Ja już ją wcześniej otwierałem i mega jaram się, że składam tak mały komputer, ponieważ płyta główna pierwszy raz, przyznaję się, pierwszy raz na żywo widzę tak malutką płytę główną. O, może tak, bardziej. To chyba największy minus takiego rozwiązania, że po prostu mamy tylko tutaj jeden slot na podpięcie karty graficznej. No, ale coś za coś. I zasilacz. Słuchajcie, tutaj też byłem bardzo mile zaskoczony. Opakowanie nie zdradzało za wiele, ale po wyjęciu tego zasilacza on jest tak samo malutki. Znaczy tak samo, no w sensie chodzi mi o jego rozmiary. No to jest po prostu mini zasilacz. To tutaj pokażę Wam do klasycznych rozmiarów. Tak wygląda zasilacz, zobaczcie. Od tej strony, gdzie jest wentylator, może niewiele się zmienia, ale kiedy odwrócimy go w tą stronę, zobaczcie, że ta skala już robi wrażenie. O, może tak. I spod zespołów mini, no to jeszcze mamy właśnie tutaj pompę od Alfa Coola razem z rezerwuarem, takim mini, że tak naprawdę największą częścią jest tutaj cały ten korpus, gdzie cały ten płyn płynie i tutaj mamy naszą pompkę. Są też wersje mniejsze, ale jakoś zdecydowałem się, aby spróbować upchać ten model, żeby jednak tutaj ten rezerwuar już był. Nasz mini komp, mimo wyglądu będzie dopasiony, wrzucamy Intel Core Ultra 9. Dorzucamy blok wodny od Alpha Cool. Smaru, smaru, smaru. Wjeżdżamy z blokiem. Dorzućmy od razu dwie kosteczki RAMu. Hop. I hop.
Wydrukowałem trzy podstawowe części, które można powiedzieć będą stelażem całego naszego komputera, które będą trzymały podzespoły. Jak wcześniej widzieliście, to jest nasz podkład, cała podstawa. Potrzebowałem wykonać właśnie taką ścianę, do której przyczepię płytę główną. I jest ona gotowa. Tutaj przygotowałem prowizoryczne korytko, gdzie będę starał się ukryć wszystkie kable i będzie ona wyglądała mniej więcej tak. W tym miejscu zostanie umieszczona. I tutaj zasilacz. Do zasilacza zrobiłem podstawkę. Po połączeniu zasilacz będzie na takiej podstawce, mniej więcej w tym miejscu. Tutaj specjalnie wykonałem otwór na kable, które będą wychodziły bezpośrednio z zasilacza, więc jest tutaj dosyć sporo miejsca, tak żeby te kable swobodnie tutaj wędrowały. I skierowałem to w taki sposób, aby ten otwór wchodził mniej więcej w tą rynienkę, tak żeby rozprowadzić ładnie kable. Jak wyjdzie to w praktyce, no to dopiero zobaczymy. No i wtedy zamontujemy tutaj płytę główną na insertach i w tym miejscu powinna zmieścić się jeszcze pompa z rezerwuarem. Wykorzystam tą przestrzeń, która będzie między płytą główną a tym plejtem do tego, aby ukryć niektóre kable, tak żeby wiecie, no nie zrobiła nam się pajęczyna, no bo jednak w małym komputerze będzie to dosyć problematyczne, no ale trzeba to też rozwiązać. To są właśnie różnego typu insert o różnym gwincie, które będą bezpośrednio właśnie wtapiane w plastikowy podkład. Następnie tutaj mam dedykowane do płyt głównych dystanse i tutaj w takiego inserta później wkręcamy sobie ten dystansik. Mam zaznaczone otwory, w których miejscach mają być inserty. Teraz troszeczkę to przewiercę, żeby za dużo tego plastiku nie zostało w insercie. Teraz wtapiamy na swoje miejsce ze specjalną końcówką do lutownicy. Następnie wkręcamy dystans. Tak jak widzicie, udało mi się umieścić już płytę główną, rezerwuar razem z pompą. Już trochę to miejsca zajmuje, ale rzeczywiście jest to w wersji mini. Bardzo fajne w ogóle są kable od zasilacza, to możecie zobaczyć tutaj bliżej. Są one w takim delikatniejszym oplocie, dzięki czemu właśnie w mniejszych komputerach jesteśmy w stanie o wiele lepiej wyginać te wszystkie kabelki i schować, dlatego one ładnie się tutaj zmieściły w całą tą rynienkę. Teraz tak naprawdę najważniejszym wyznacznikiem w całym tym projekcie jest nasza karta graficzna, a mamy tutaj NVIDIA GeForce RTX 5080 i ją będziemy, moi drodzy, umieszczali tutaj w tym miejscu, więc jej długość również była wyznacznikiem całej bryły komputera. Jak ją połączę? Tutaj mam riser. Ten riser jest oczywiście za krótki, ale wystarczy mi do testu, żeby sprawdzić, w jaki sposób to zrobić. On wtedy dłuższy będzie tutaj podłączony. Dodrukuję specjalną podstawkę na drukarce 3D, tak żeby można było ją tutaj ładnie umieścić. No i będziemy wtedy mogli powoli składać całość. Cieszę się, że nadszedł ten czas, kiedy do moich nowych customów wlatują już karty graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 50. Tym razem mamy do czynienia z DLSS 4, który zwiększa wydajność, generując dodatkowe klatki dzięki wykorzystaniu AI. Dodatkowo DLSS umożliwia rekonstrukcję promieni, co znacząco poprawia jakość w ray tracingu, również dzięki AI. Warto też wspomnieć o DLAA. Wykorzystuje tę samą technologię superrozdzielczości opracowaną dla DLSS. Dzięki DLAA krawędzie są jeszcze gładsze i przyjemniejsze dla oka. Kolejną istotną nowością jest NVIDIA Reflex 2, który jeszcze bardziej redukuje opóźnienia systemowe, zapewniając bardziej responsywną rozgrywkę. Dzięki niemu gracze mogą liczyć na jeszcze szybszy czas reakcji, co jest kluczowe w dynamicznych tytułach e-sportowych. O wiele więcej przeczytacie na oficjalnej stronie, do której wrzucam Wam link w opisie filmu. Podstawkę na kartę graficzną mam już gotową. Ona jeszcze oczywiście nie jest przykręcona, bo wszystko tu muszę jeszcze dobrze przemyśleć. I na górze mam tutaj dwa takie wsporniki, bo tak naprawdę mamy tutaj chłodzenie cieczą, a brakuje nam jednej bardzo istotnej rzeczy, a mianowicie chłodnicy. Chłodnica będzie na dwa wentylatory, jest to chłodnica trójka 30 mm. Na sam procesor powinna w zupełności wystarczyć. Żeby zaoszczędzić trochę miejsca i żeby ta chłodnica była troszeczkę niżej, to obieg od rurki, jeden będzie po tej stronie. Myślę, że też wizualnie nawet będzie całkiem spoko to wyglądało i dopiero będzie szedł z tamtej strony. I wtedy stąd będzie wchodził nam tutaj do pompy. Tutaj mamy połączenie z prockiem i stąd będziemy mieli wejście tutaj do tej chłodnicy. Więc nie jest to trudny obieg, ale starałem się, aby został zamknięty w miarę tutaj w tej całej bryle.
cały obieg mam już zamknięty. Popełniłem jeden błąd przy zamawianiu tutaj podzespołów, a mianowicie tej oto chłodnicy. Teraz przez to, że mam już wszystko tak pozamykane i mam bardzo mały otwór, żeby tutaj wlać ten cały płyn, z tym sobie poradzę. Ale niestety ryzykuję jedną rzeczą, ponieważ nie jestem w stanie sprawdzić szczelności całego układu. Nie jest on tutaj skomplikowany i to wyginanie rurek też nie było skomplikowane, więc raczej nic nie powinno się wydarzyć. Będę to kontrolował, ale no na pewno następnym razem starałbym się zamówić chłodnicę, która jeszcze tutaj w tym miejscu ma otwór. Są takie chłodnice w Alfa Coolu. No niestety robię pierwszy raz taki mini komputer i tej rzeczy akurat po prostu no, nie przewidziałem. I to już ostatni etap naszej budowy, czyli wygięcie pleksji. Ja już robiłem sobie taki test i powiem wam, że całkiem przyjemnie się to wygina. Może nie jest mega profesjonalnie, bo są do tego profesjonalne narzędzia, przynajmniej półprofesjonalne. Ja zrobię to po prostu opalarką, co za chwilę zobaczycie, a będzie kilka gięć, no bo ta pleksji jest dosyć spora. I przygotowałem sobie taki szablon mniej więcej, jak będę to wszystko wyginał. Najpierw lecimy z opalarką. I staram się to tak wygrzać, żeby zaczęło być elastyczne. Ok. Przykładam sobie do szablonu. Wyginam. System instaluje, ale jeszcze dodatki, moi drodzy. Dodaję takie specjalne listwy tutaj z tyłu, żeby one robiły taką obrysówkę. Oprócz tego, że podświetlają trochę komputer, ale robi się obrys zielony. Tutaj może teraz nie widać, bo podświetlam światłem, ale później na prezentacji zobaczycie, że zrobi się tutaj taka fajna łuna dookoła. Dobra, montowanie LEDów nie było już aż takie ciekawe, więc nie przedłużajmy, lecimy z finalnym efektem. Najmniejszy customowy komputer, jaki do tej pory zrobiłem. Nowe wyzwanie, które nie należało do najłatwiejszych, ale było mega odskocznią od dużych kompów, które były naszpikowane bajerami. Tutaj mały, prosty, schludny projekt, który zmieści się na każdym biurku, a do tego naszprycowany mocnym sprzętem. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie duże pecety, czy jednak małe rozwiązania. Subskrybujcie kanał, wciskajcie dzwoneczka i motywacyjna łapka w górę, mile widziana. Na razie, trzymajcie się, cześć!